Witam wszystkich w kolejnym odcinku Twój jedno ślad zanim zepsujesz. Jak widzicie dzisiaj Zip Quantum na podnośniku. Standardową jednostką dwusuwową 1PE40QMB. Takie ma oznaczenie silnik dwusuwowy. Co go boli? Klient mi zgłosił, że silnik nie odpala, doprowadzić muszę go do porządku, uruchomić. Jest bardzo słaby silnik, także zobaczymy co jest. Silnik kompletnie nie odpala, już próbowałem kręcić z rozrusznikiem, a za chwilę Wam powiem jak postępować w takich sytuacjach, czego szukać, co robić, żeby się nie narobić, a żeby sobie zrobić. Dobra, to ruszamy. Żeby sprawdzić, moi drodzy, dlaczego taki silnik nie odpala, to na początku najważniejszą rzeczą jest sprawdzenie. Jak widzicie, ja mam boostera podpiętego, ponieważ akumulator jest wyczerpany. Prawdopodobnie będzie do wymiany, ja go spróbuję naładować, ale zrobimy to w późniejszym czasie i sprawdzimy, czy ten akumulator w ogóle do czegokolwiek się nadaje. Więc na początek musimy sprawdzić, czy mamy iskrę w takim pojeździe, czy na świecy jest iskra. Jak to zrobić? Już mówię, sprawa jest bardzo prosta. Trzeba zdjąć po prostu fajkę z świecy. Najlepiej odkręcić przewód wysokiego napięcia, tak jak zawsze w każdym filmie to robię. Zrobię tutaj zoom teraz na ten przewód wysokiego napięcia, żebyście mogli zaobserwować. Zaraz, bo tutaj mam poblokowaną kamerę. O właśnie, myślę, że to chyba będzie widać teraz. O, zrobimy w tym miejscu. Ja pokręcę teraz rozrusznikiem i zobaczymy, czy jest iskra. Jest iskra, aż mnie pierdzielnęło. Dobra. Tak się nie uczcie. Widać to na filmie, ja może odwrócę kamerę. Iskra jest, bo aż poczułem. No nie jest miłe, jak kogoś pierdzielnie 16000 V. Także mówię od razu, zobaczcie. Od razu sprawdzamy długość tej iskry, moi drodzy, bo jeśli ta iskra jest za krótka, to napięcie jest za słabe, no i wtedy nie zapali mieszanki. Dobra, mamy iskrę, więc wiemy, że po stronie elektrycznej mamy OK. Silnik ma kompresję, ponieważ słychać specyficzną pracę silnika pod obciążeniem, więc kompresja jest na pewno. Można to też sprawdzić naciskając ręką na starter nożny i jeśli czujemy opór, to kompresja jest. Są też przypadki, kiedy kompresja jest, ale silnik odpala lub nie odpala. Jak już odpali, to jest słaby, nie ma mocy. Ale to jest całkiem inna bajka. Ja z doświadczenia już wiem, co w tym silniku może być, także za chwilę do tego dojdziemy. Skoro mamy iskrę, silnik kręci, to znaczy, że co? No, że silnik nie dostaje paliwa. Można też sprawdzić sobie iskrę na świecy, więc trzeba w tym celu wykręcić świecę z cylindra, z głowicy cylindra. No i sprawdzić, czy jest iskra. Ja już to uczynię. Sprawdzimy co i jak. Biorę klucz. Wykręcę sobie świecę. Pamiętajcie, bardzo ważne jest, żeby sprawdzić sobie świecę, jej stan, jak ona wygląda, czy nie jest zalana. Na co zwrócić uwagę, zaraz o tym opowiem. Tylko wykręcimy sobie tą świeczkę. Świeca przykręcona przez niemowlaka. Jedną ręką się odkręciło. Nie wiadomo, nie przeginać, ale trochę wyciągnięta musi być świeca. Okay. Mamy świecę. Jak widzicie, świeca jest w sumie sucha. To się jaśnie może troszeczkę. Jest sucha, ale jak widzicie, tutaj na końcu tej świecy pokazuje się, że jest coś mokrego. Moi drodzy, to jest olej. Pamiętajcie, w dwusuwie zawsze, przy dłuższym postoju takiego pojazdu, zawsze pierw co pójdzie na olej, na świecę, na elektrody świecy, to pójdzie olej, który zalega w skrzyni korbowej, wału korbowego. On się tam osadza i pierwsze zakręcenie silnika to jest olej. Potem jak już się napompuje paliwo, to silnik wtedy odpala i uruchamia się cały silnik. Świeca nie jest zła, bo elektrody nie są wypalone, zobaczcie, tylko trzeba wyczyścić te elektrody. Trzeba zrobić odpowiednią przerwę między 0,5 do 0,7 mm. Zalecam 0,5, bo w dwusuwie jest taka zasada, a powiem Wam szczerze, im ta mniejsza, to znaczy między 0,5 mm, jeśli jest 0,50 mm, tak miałem powiedzieć, nie 0,5. Mniejsza iskra, lepiej to chodzi naprawdę, bo przy większej 0,75 mm przerwie są tendencje do przerywania silnika w takich pojazdach. Dobra, wiemy, że mamy świecę OK, ta świeca na pewno ma iskrę, to Wam gwarantuję. Nie czyszcząc jej będę go potem odpalał na niej. No to może się okazać, że nie mamy paliwa, nie dostaje ten silnik paliwa. Więc od czego trzeba zacząć? Trzeba zacząć chyba od zdemontowania
że tak powiem, tutaj siedzenia, muszę to otworzyć, dostać się do kranika paliwa, musimy zobaczyć, czy w ogóle kranik paliwa nam działa. Ja to już wszystko zdemontuję poza kadrem i pokażę Wam, jak sprawdzić, czy ten kranik paliwa rzeczywiście jest sprawny. Moi drodzy, taka jedna rzecz, o której chciałbym, żebyście zapamiętali. Moment, bo tu mam za jasno zrobioną kamerę. O, jestem. Bez względu na to, jaki to jest pojazd, czy to jest Zip, czy to jest Keyway Popcorn, Keyway Fact, czy to są jakiekolwiek inne silniki dwusuwowe z oznaczeniem 1PE 40 QMB, to są te same silniki. Nie sugerujcie się marką, nazwą. Ja dostaję mnóstwo maili z zapytaniem, mam taki i taki motorek, to jest silnik 2T. Niektórzy nawet nie wiedzą, jaki mają silnik i pytają, bo nie odpala. Co mam zrobić? Albo jeszcze jeden pyta, mam taki z takim silnikiem. Słuchajcie, jest to akurat poradnik dla silników 1PE 40 QMB. To są silniki dwusuwowe, tak zwane Minarelli chińskie. Yamaha nawet ma takie silniki montowane, więc jeśli to są silniki dwusuwowe, one są identyczne, więc nawet są takie same gaźniki montowane, więc pamiętajcie, jeśli dwusuw chiński, wszystkie silniki są identyczne. Chyba że jest to na przykład SYM, albo jest to na przykład jeszcze, jest taka firma, zapomniałem, jak mi się przypomni, to Wam powiem. Badżaj też jest firma i to też są inne silniki, ale też dwusuwowe, podobna jest konstrukcja, podobne gaźniki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wracając do tematu, jak sprawdzić ten kranik? No, pierwszą sprawą podstawową to jest sprawdzenie kranika pod tytułem takim, że bierzemy sobie jakieś naczynie, które muszę zaraz sobie znaleźć, którego nie, o tu jest nasze naczynie serwisowe, jak to tak nazywam, zobaczcie. Naczynie serwisowe. Zdejmujemy delikatnie sobie wąż zasilający paliwo tutaj z kranika, przepraszam, z gaźnika. No i po prostu coś tu leci. Już po zapachu paliwa, takim specyficznym smrodzie, można poznać, że to paliwo tam jest strasznie stare. Dobra, co robimy? Wyciągamy ten wężyk, próbujemy kręcić bez dodawania gazu. Oczywiście. Jeśli zacznę kręcić silnikiem, powinno tutaj lecieć paliwo. Wiadomo, prawda? Jest kranik podciśniowy, który podciśnieniowy, podpięty przed gaźnikiem, tam się wytwarza podciśnienie, więc tam otwiera się kranik i paliwo leci. Dobra, nie leci nam paliwo. Można przypuszczać, że jest uszkodzony kranik, tak? Ale możemy jeszcze sprawdzić to w drugi sposób. Aha, dobra. Sorry, moi drodzy, przepraszam, w błąd bym wprowadził. Nie wkręciłem świecy. Bez wkręconej świecy nie będziemy mieli ciśnienia ani podciśnienia. Tak się nie uczcie. Tego nie widzieliście, tego nie było. Żartowałem. Jak widzicie, czasem i staremu wyjadaczowi się przytrafi. Jeszcze raz, od nowa. Świeca wkręcona, kręcimy bez zadawania gazu, sprawdzamy. Powinno lecieć paliwo, nie leci. Dobra, można przypuszczać, że jest uszkodzony kranik, ale może być tak, że mamy uszkodzony zawór płytkowy, ten jednokierunkowy przed gaźnikiem, albo może być otwarta przepustnica na maksa, ale do tego dojdziemy. Drugi sposób, zdejmujemy z pociśnienia wężyk z gaźnika. To jest drugi wężyk z pociśnienia. No i co? Bierzemy w usta i ciągniemy, tak? Jak widać, kranik działa. Więc tu są resztki, które spływają tutaj z węża, więc kranik działa. Co? No, drugim podejrzanym już teraz może być tylko i wyłącznie gaźnik. A co za tym idzie? Otwarta przepustnica na maksa. Jeśli otworzymy taką przepustnicę na maksa, to ten silnik w życiu nam nie pociągnie paliwa, więc... tak jak mówię, zaraz dojdziemy do gaźnika. Ok, więc sprawdzamy, czy ta przepustnica działa. Jak widzę, gaz jakby był cały czas na maksa. Próbuję tu tą manetką, po prostu muszę ją ręką odkręcić i sama nie wraca, więc co? Odkręcimy sobie filtr powietrza i sprawdzimy, ściągniemy to, zobaczymy, co się dzieje z tą przepustnicą, ok? Zaraz to wszystko będzie widać jak na dłoni. Zdjąłem już filtr powietrza, jak widzicie, sprawa się rypła.
albo wyjaśniła. Muszę sobie rozplątać węzeł na mojej smyczy. Dobra, zrobię to potem, przepraszam. Zobaczcie, podjadę tu kamerą, tak żebyście mogli zobaczyć, obserwować. Widzicie? Przepustnica otwarta na maksa, zablokowana po prostu. Przy takiej konfiguracji, moi drodzy, żaden silnik nie odpali, chyba że ma jeszcze w komorze pływakowej odrobinę paliwa i to jakoś pociągnie, ale na zimnym silniku z taką ilością powietrza w życiu nigdy. Dlaczego? Jak wyciągnę gaźnik na stół, to zaraz wam wyjaśnię, na czym to polega, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ten silnik nie odpali. Nie odpali dlatego, że jest otwarta przepustnica i nie mamy podciśnienia z przodu, ponieważ ono podczas takiej luźnej pracy silnika na rozruszniku to podciśnienie jest za małe, za niskie, żeby otworzyło tą membranę tego kranika, prawda? Oddalę sobie. No i co za tym idzie, nie działa nam kanał ssania po prostu. Jeśli mamy zamkniętą przepustnicę, to tutaj ten kanał, może zrobimy to fachowo, wskaźnikiem. Ten kanał jest odpowiedzialny za to, żeby pociągnąć powietrze sobie przy zamkniętej przepustnicy i tędy sobie ssanie pociągnie paliwo do całego silnika, do układu spalania, do kolektora ssącego. Ja ten gaźnik zdemontuję, bo i tak go muszę zdemontować, żeby go wyczyścić. Zawsze to robię, moi drodzy, zawsze jak przywozicie do mnie motor, on nie odpala. Ja już nie zastanawiam się nad niczym, tylko czyszczę gaźnik, bo wiem, że jest zawalony. Więc na pewno będzie czyszczenie gaźnika, to jest 1000%, bo od tego trzeba zacząć. Ja zdemontuję gaźnik, wyczyszczę go, przy składaniu wytłumaczę wam mniej więcej, jak on działa. Ten gaźnik, dlaczego tak, a nie inaczej, bez tej przepustnicy zamkniętej czy otwartej, dlaczego z otwartą przepustnicą silnik nie będzie odpalał. Dobra, ja się biorę za demontaż tego gaźnika, no i po wyczyszczeniu zaraz wam wszystko pokażę. Zabieram się za wyciąganie tego gaźnika, odkręciłem pokrywkę tutaj przepustnicy. Moi drodzy, ja muszę wam pokazać, bo ja nie wytrzymam. Coś mi rozwali za chwilę, albo ktoś. Więc jedzie klient i za chwilę wracam. Postaram wam się zrobić teraz większy zoom na to wszystko, żebyście mogli zobaczyć. O, zobaczcie, jak jest włożona przepustnica. Rowkiem tu do tyłu przepustnica powinna być włożona wycięciem w stronę dolotu. Ktoś źle włożył tą przepustnicę. Ja podejrzewam, że jak tą przepustnicę założę prawidłowo, zacznie nam działać gaz i ten silnik odpali, ale i tak profilaktycznie muszę wyczyścić ten gaźnik, moi drodzy. Ja to spróbuję tak zrobić. O. Klient jedzie na testa. O. Wykręcę to, nałożę fajkę i spróbujemy sprawdzić, czy ten silnik odpali. No teraz musimy go trochę pokręcić, powiem wam, żeby do komory pływakowej naleciało nam paliwa, możemy sprawdzić. Może ktoś powiedzieć, słuchaj, no chłopie, bierzesz kasę za takie coś, tylko za założenie gaźnika można to by było tak zostawić. Powiem wam tak, nic bardziej mylnego, sekunda, że sorry, że mnie tam nie ma, może mnie tak nie słychać. Będę się darł, zakładam fajkę. Nic bardziej, moi drodzy, mylnego. Nic bardziej mylnego jak zostawienie takiego gaźnika, bo on już odpalił. Spróbujemy sprawdzić, czy on odpali. Jak wcześniej powiedziałem, muszę chwilę pokręcić, żeby gaźnik nabrał paliwa. Można pomóc jeszcze w jeden sposób. Jak mu możemy pomóc? Zatykamy na żywca tą dziurę. Jak widzicie, ten silnik odpalił, musiałem mu pomóc. On by odpalił, tylko wiecie, akumulator, rozrusznik, to się wszystko potem zużywa. Ale jak widzicie, obroty są wysokie, trochę za wysokie,
Więc ja ten gaźnik profilaktycznie rozbiorę, zobaczymy jak on w środku wygląda, czy jest bardzo brudny, czy nie. Wszystko wam pokażę, bo muszę wam wytłumaczyć jak ten gaźnik działa. Więc dobra, ja się zabieram do demontowania tego gaźnika. Jak widzicie, taki podstawowy błąd spowodował to, że ten silnik został unieruchomiony. Ktoś po prostu bez żadnej wiedzy, doświadczenia próbował coś tam sobie naprawić, no wyciągnął i rozłożył ręce. Pamiętajcie, jak będę montował gaźnik z powrotem, wytłumaczę wam jak ma być założona ta, jeszcze raz, wytłumaczę jak ma być założona ta przepustnica. Moi drodzy, gaźnik już poskładałem, wyczyściłem. Ja czyszczę benzyną ekstrakcyjną, moi drodzy. Albo w myjce ultradźwiękowej, już pokazywałem myjkę w poprzednim filmie. Także, czy w którymś z filmów, gumkę uzupełniłem, udało mi się znaleźć stare ssanie uszkodzone, ale gumka była ok, więc przełożyłem. Filterek oczywiście paliwa zostawiamy. I bardzo ważna rzecz, to jest taka nakładka, ona musi być, żeby nie wychładzać tego ssania podczas jazdy, żeby one cały czas miały temperaturę, bo jeśli straci temperaturę, będzie się znowu wysuwało, przepraszam, będzie znowu się wysuwało i jeśli będzie traciło temperaturę, będzie się wystudzało i będzie się otwierało i będziemy jeździli na podwójnej dawce. Dobra, ja zamontuję ten gaźnik, moi drodzy, i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Teraz montujemy gaźnik. Moi drodzy, jeszcze raz taki mały poradnik, jak ta przepustnica z iglicą ma być założona. Pamiętajcie, jak wcześniej mówiłem, że wycięcie tutaj takie, ona ma tutaj prosty taki profil, a z drugiej strony ma takie wycięcie półkuliste, więc to wycięcie półkuliste zawsze do strony filtra. Tak to wkładamy i tak to będzie nam pasowało, bo inaczej tego nie włożymy. Ktoś, jak widzicie, przedtem zrobił to inaczej i to nie działało. Ja to zawsze robię w ten sposób, przykręcę sobie to. I zaraz wam jeszcze powiem, co trzeba zrobić, żeby taki pusty gaźnik nam odpalał bezproblemowo. Założę go. Tak, montujemy gaźnik teraz. Okej. Troszeczkę mało miejsca tutaj mamy, ale dajemy radę. Aha, gaźnik musi być pionowo. Nie może być przekręcony ani tak, ani tak, ani srak, ani inaczej, tylko musi być pionowo, pamiętajcie. Pionowo, bo inaczej będą jakieś przecieki, niedopełnienia, niedomówienia, gdzieś tam paliwo do dyszy nie dosięgnie i zaś będą jaja, zaś będą wysokie obroty. Pamiętajcie, jeśli wam silnik dwusuwowy pracuje na wysokich obrotach, nie potraficie tego opanować, to jest bardzo ważna rzecz. Co się dzieje? Silnik dostaje za dużo powietrza, a za mało paliwa. Więc jeśli po zwiększeniu tego objawu, zwiększeniu dyszy głównej i objaw nie ustępuje, to znaczy, że mamy gdzieś przedmuchy na uszczelniaczach wału korbowego, tamtędy bierze lewe powietrze, albo gdzieś jest pęknięty wężyk na podciśnieniu i tak dalej, i tak dalej. Ok, gaźnik zamontowałem, cyband jest założony. Pamiętacie o tym, na pewno wiecie, że nie powinno się uruchamiać silnika bez filtra powietrza. Ja to robię specjalnie tylko dla was, żeby tu po prostu wam zademonstrować. Oczywiście za chwilę ten filtr też wyczyszczę i zamontuję. Moi drodzy, żeby nie było problemu z rozruchem tego silnika, to najlepiej ten przewód z podciśnienia, kolokwialnie mówiąc, wziąć w usta, pociągnąć i poczekać, aż napełni się gaźnik nam paliwem. Można pociągnąć, zacisnąć, kranik się otworzy, paliwo wleci sobie do komory pływakowej i wtedy powinno być prościej z rozruchem silnika. Oczywiście nie zapominamy o wężyku z dozownika oleju. Zakładamy teraz sobie podciśnieniowy przewód do... Widzicie, wszystko porozpinane, jak ktoś tutaj robił, szalał. Co, spróbujemy go odpalić. Działa! Działa, oczywiście obroty były podciągnięte tu na maksa z biegu jałowego, przepustnica była podniesiona za bardzo, więc dlatego stąd ten
ten problem. Moi drodzy, ja wiem, że obiecuję wam już dłuższy czas film i materiał z regulacji gaźnika, tylko zastanawiam się, jak do tego podejść, żebym to wytłumaczyć, żebyście to mogli zrozumieć. Oczywiście to nie będzie z wykorzystaniem, że tak powiem, profesjonalnych urządzeń pomiarowych od składu mieszanki i tak dalej, ponieważ no, bądźmy szczerzy, mnie na to nie stać. Za dobry analizator trzeba zapłacić 150 tysięcy złotych, a używane stare analizatory są rozkalibrowane i wyrzucić 3000 na coś, co ma potem mi źle pokazywać, to wolę dać sobie spokój. Więc na pewno w tym roku się, może w tym sezonie letnim się pojawi cały materiał o budowie gaźników 2T, 4T i jak je prawidłowo wyregulować przy po prostu normalnej pojemności 50, przy zmianie pojemności na większą po tuningu, bo to już trzeba nazwać tuningiem, prawda? Zmieniamy coś, żeby była większa moc i jak taki gaźnik potem wyregulować. Więc dzisiaj tylko podstawowa regulacja, wkręcamy śruby ze składu mieszanki do końca. Jeden obrót, półtorej wystarczy, żeby on miał jakieś takie w miarę średnie obroty. Podciągamy. Powiem tak, pokażę wam teraz, jak powinien prawidłowo pracować silnik na wolnych obrotach z wyregulowanym składem mieszanki, a jak pracuje nieprawidłowo. Jeśli taki silnik dostanie za dużo powietrza, o, odkręciłem teraz, żeby było dużo powietrza, obroty wolne zostawiam w tym miejscu, gdzie były, przepustnicy nie ruszamy, posłuchajcie, jak ten silnik pracuje. Obroty wzrastają, są nie tak, jak powinny być, mogę to z tym skorygować. Widzę, co się dzieje? Silnik dalej chodzi. Dalej silnik pracuje, mimo to, że przepustnica jest zamknięta do końca, prawda? To jest zła praca silnika na wolnych obrotach, bo może się okazać, że nawet jak założymy filtr, dacie mu gazu, ten silnik będzie się dusił. Po prostu za dużo powietrza na starcie. Jeśli już byśmy się rozpędzili, będzie otwarta przepustnica na maksa, wtedy udział bierze w pracy dysza główna, no i nie ma tego problemu z tym, że tak powiem, z tym duszeniem się, prawda? Bo dostarcza ilość paliwa adekwatną do ilości powietrza. Ja teraz wkręcę to znowu do końca i to jest kolejna zła praca silnika. Czasami jest tak, że te gaźniki do końca muszą być zakręcone i wtedy prawidłowo pracują, ale to jest skutek tego, że mamy nieszczelne uszczelniacze na wale korbowym. Dobra, odpalamy teraz przy maksymalnym wkręceniu składu mieszanki. Silnik zaczyna nam przygasać, on za chwilę będzie zacznie chodzić tak, o, jak traktor. Robimy sobie półtorej obrotu, jeden do półtorej obrotu. Praktycznie nic się nie zmieniło, ale na słuch ja słyszę, że ten silnik trochę lepiej chodzi. Za mocno. Poczekamy, aż nabierze temperatury i stanie się wyłączy. Tak powinien prawidłowo pracować silnik dwustubowy. Posłuchajcie tego dźwięku. Równomiernie, nie przyspieszając, nie zwalniając, musi być gładka praca tego silnika. Tak powinien być prawidłowo wyregulowany właśnie taki gaźnik, moi drodzy. Oczywiście taką regulację przeprowadzamy wyłącznie na ciepłym silniku, na wyłączonym ssaniu. Jeśli mamy ręczne, to ono musi być wyłączone. Silnik musi mieć temperaturę. Znowu pada piękny deszcz, ale zrobiło się nieco chłodniej i lżej, moi drodzy. Jak sprawdzić, czy ssanie działa? Musi być ciepłe. Dobra. Ja teraz założę filtr powietrza i zobaczymy, jak to będzie wyglądało z filtrem powietrza. Moi drodzy, sprzęt mam już odpalony. Pokażę wam teraz, jak to jedzie przed wyregulowaniem napędu, bo coś czuję, że ten motor jest słaby.
z racji tego, że napęd jest źle wyregulowany, aczkolwiek mogło się coś uszkodzić, więc zaraz Wam pokażę różnicę przed regulacją napędu i po regulacji napędu. Dobra, ja wyłączę kamerę, ponieważ tutaj są ludzie, którzy nie życzą sobie, żeby ich nagrywać, i włączę nagrywanie na drodze. Teraz jak ten motor się rozpędza, jak ten skuter się rozpędza, nie wiem czy to będzie widać tutaj na liczniku, jaki jest słaby przy starcie. Dobra, lecimy. Widać, mamy otwartą przekładnię. Ja Wam pokażę taki jeszcze jedną taką rzecz, która tutaj jest nieprawidłowa oczywiście. Jak widzicie, pasek nie jest tutaj do końca wypiętrzony na korektorze momentu obrotowego. Co za tym idzie, już jest bliżej osi. Wystarczy te 3 mm, uwierzcie mi. I naprawdę zaczynają się problemy ze startem, ponieważ już to się szybciej obraca, szybciej reagują, po prostu szczęki otwierają się i zasprzęglają. I to samo dotyczy się też, moi drodzy, z samego wariatora, ponieważ pasek nie jest przy osi wariatora. Zaraz to spróbuję przełożyć tą kamerę. Nie jest przy osi wariatora, on sobie tu w powietrzu biega, a on powinien się opierać na tulei. Zawsze to powtarzam. Już ten układ napędowy jest źle, że tak powiem, ustawiony. Teraz zdemontujemy to sobie wszystko i postaram Wam się pokazać, gdzie, jak to są błędy popełnione. Oczywiście albo ktoś ingerował, albo to tak fabrycznie, a częściej jest, że fabrycznie. No i tak się spodziewałem. Tutaj mamy miejsce na podkładkę dystansującą, która nam wyrównuje, odsuwa ten korektor momentu obrotowego i wtedy pasek sobie swobodnie leży. O, tak to powinno wyglądać, moi drodzy. Tak to powinno wyglądać przy skręconym prawidłowo korektorze. Pasek na tulei, korektor zamontowany, po to mamy tutaj tą podkładkę, żeby był bliżej osi pasek, a tutaj zobaczcie, jak sobie pasek ładnie leży. Już Wam pokażę, widzicie? Jak sobie leży na zewnątrz. On troszeczkę się schowa, bo wiadomo, powinien być tak, o, troszeczkę się schowa i to już nam naprawdę daje wielką różnicę, robi. Taką różnicę, że naprawdę gdybym zostawił to tak jak teraz, już lepiej by ten motor startował, ten silnik. Ja teraz przeprowadzę regulację napędu. Pokażę Wam, na czym to polega. Będę wymieniał rolki na odpowiednią gramaturę i sprężyny na twarcz, na sprzęgle odśrodkowym. Zdemontuję jeszcze sobie dzwon sprzęgła. Klucz 24. Zobaczcie, jaki to jest. To jest wynik nieserwisowania. Zobaczcie, ja oddalę, ja pokażę Wam, co się dzieje, kiedy sprężyny są miękkie, jak ja to mówię, jak są miękkie jak kupa. Zobaczcie, co ja nimi robię ręką, normalnie odciągam, nie powinno tak być. To sprzęgło nawet się nie dotarło, od nowości się nie dotarło, ono na starcie tylko leciutko łapnie i od razu ciągnie i po prostu nie ma możliwości uzyskania większej mocy. Oczywiście sprawdzamy korektor momentu obrotowego przy niechybocie, już jest o tym film. Sprężynę centralną zostawiamy, nie wymieniamy tej sprężyny, moi drodzy. Wy czasami wydajecie mnóstwo pieniędzy na jakieś bzdury, bzdety i niepotrzebne sprawy pod tytułem sprężyna centralna.
która w taki, przy takiej mocy silnika nic nam nie daje, ponieważ takie rzeczy się stosuje przy mocy koło 5-10, koło 20 koni mechanicznych, ale to jest naprawdę porządny tuning, gdzie są grube pieniądze wsadzane do skutera, który jest przygotowany na wyścigi. Wtedy montujemy sprężynę twardszą, żeby pasek nam nie obślizgiwał. Tutaj nie ma możliwości, żeby ten pasek objechał, także gdyby objeżdżał ten pasek, to byłby dawno spalony, zrozwulkanizowany. Ten pasek jeszcze jest w dobrym stanie. Bando, dobrej marki pasek, także ja teraz to rozłożę i pokażę wam, jak wymieniam sprężyny w tym sprzęgle, jak założę podkładkę tutaj dystansującą, jak to wszystko będzie wyglądało po złożeniu. Odkręcę teraz szczęki sprzęgła od środkowego. Ja mam special key do tego, specjalny klucz. Specjalny, no klucz taki duży jest, no, o rozmiarze 38. Odkręcamy sobie. Uważajcie przy odkręcaniu, żeby tam sprężyna wam nie odstrzeliła. No tak, jest dosyć twarda, ona jest w sumie miękka, ale dosyć twarda, tak mogę powiedzieć. O. Ta na szczęście jest krótka. Co trzeba zrobić? Musimy to przede wszystkim wszystko wyczyścić, wydmuchać z kurzu, odtłuścić. To nie może być tłuste. Szczęki są, widzicie, grube, jeszcze nie zużyte. A to nie, to już jest dosyć wiekowy motor. 5-6 lat będzie miał, jak nie więcej. A widzicie, nawet się sprzęgło nie zdążyło dotrzeć. Wymienimy te sprężyny, bo to jest podstawa, żeby obroty silnika przy starcie były wyższe. Dużo wyższe niż teraz, bo zobaczcie, jak ja to rozciągam ręką. Tamtych sprężyn, które założę, będzie ciężko rozciągnąć. Moi drodzy, takie nowe zestawy do regulacji napędu pojawią się. 3 zestawy rolek i sprężynki czerwone do sprzęgła odśrodkowego. Nie ma kombinować co z innymi. Jeśli ktoś potrzebuje twardsze, pisać do mnie maila. Na pewno polecę twardsze, które też mamy w sklepie. Ale to już jest na że tak powiem, naprawdę extreme obroty do wyścigów takich, do dwusuwa, czterosuwa. Przy napędzie do czterosuwa też będzie film, jak będzie okazja, bo tam całkiem inaczej silnik pracuje, więc tam są całkiem inne parametry. Dobra, ja to idę wyczyścić, zmienię te sprężyny i wracam. Teraz wam pokażę, moi drodzy, jak powinien być prawidłowo wyregulowany układ napędowy. Jak pracuje teraz ten układ, na podstawie wykresu wam to pokażę, a jak powinien pracować układ napędowy i zachowywać się prawidłowo wyregulowany. Musi to przebiegać, moi drodzy, bez żadnych strat na obrotach silnika i rozpędzaniu całego pojazdu. Postaram się to bardzo prosto wam wytłumaczyć. Ja już kiedyś takie coś pokazywałem, ale chcę wam to przypomnieć, żebyście mogli to jeszcze raz sobie przypomnieć. Jak widzicie, tutaj są obroty, tu jest czas, w którym się rozpędza. Tego nie bierzemy pod uwagę, tylko musimy patrzeć na obroty. Mamy 0, 1000, 2, 3, 4, 5 do 9000. Zrobiłem taką podziałkę, chociaż to wyższe pułapy nie będą nam potrzebne. Aczkolwiek w sumie tak, bo będziemy obserwowali, jak ten przebieg będzie tutaj, wykres przebiegał. Dobra, teraz, moi drodzy, ten silnik rozpędza się w ten sposób. Ja chyba tu mam źle kamerę ustawioną. O, że startuje nam tutaj z tych niskich obrotów. No, tutaj mamy wolne obroty, koło 1000. Startuje ten silnik, rozpędza się, potem ma znowu taki dół i po tym dole dopiero powoli idzie do góry. A nie powinno to tak wyglądać, ponieważ w tym momencie mamy straty, tutaj taki dołek się robi, tego dołku nie powinno być. A prawidłowo powinno wyglądać się to tak, że powinno startować około 3-4 tysięcy, powiedzmy 3,5 tysiąca, 4 tysiące. Jak silnik rusza do góry, to powinien mieć cały czas tendencję wzrostową i krzywa powinna iść w ten sposób, aż do rozpędzenia maksymalnych obrotów. Nie mamy żadnych strat, jak widzicie, nie ma tego dołka, gdzie obroty zwalniają i silnik znowu musi po prostu nadrabiać to, co stracił. I postaram się oczywiście zrobić to tak, jak na tym wykresie, żeby te obroty były zawsze rosnące, a nie taka górka, bo jeśli mamy, tak jak wcześniej powiedziałem, taki dół, silnik traci swoją moc, bo rolki są w tym momencie za ciężkie, za szybko przełączają na prędkość, po prostu ściskają pasek. Za szybko przełączają nam na prędkość i obroty nam spadają, no i spada nam też prędkość, ona tam rośnie minimalnie, no. Dobra, przejdziemy teraz do skutera, ja otworzę przekładnię CVT i sprawdzimy, jakie tam są rolki. Ok, wymienimy teraz te sprężyny, ja używam do tego takiego haka. Ten hak można dostać w naszym sklepie internetowym, jest dostępny,
Bardzo wygodna rzecz, powiem wam. Proste. Do imadła w ten sposób wkręcamy sprzęgło, łapiemy i wyciągamy. No widzicie, te sprężyny są strasznie miękkie. Sprężynkę jak zakładamy nową, tu jest dłuższy koniec i krótszy haczyk, widzicie? Jest dłuższy i krótszy. Tym dłuższym zawsze do szczęki tutaj. W ten sposób. Zakładamy i już jest. I tak wszystkie trzy sprężyny dookoła wymieniamy. Jeszcze jedna ostatnia została. Ostatnią wymienimy. I te sprężyny nam dają to, że mamy start na wyższych obrotach, a wysprzęglać powinno sprzęgło, a nie pasek. Pamiętajcie, bo to nie jest sprzęgło na pasku, tak jak to w kładach jest przeprawowych. Tak mamy sprężyny wymienione. Teraz naprawdę trzeba siły nabrać, żeby to w ogóle rozciągnąć. Dobra, montujemy to z powrotem. Teraz zajmiemy się wariatorem. Słuchajcie, no wstępnie, jak widać, ten wariator, korektor, przepraszam, przeciwtalerz, zanim długo będzie do wymiany, robi się tutaj już tak, to powoli taki schodek, taki rancik, ale to jeszcze będzie jeździło jeden sezon, także jak klientowi tutaj powiem, że w przyszłym sezonie trzeba by to już po prostu wymienić. Sprawdzimy teraz, jak wyglądają rolki. Rolki musimy zważyć, to jest podstawowa rzecz, żeby wiedzieć, na czym stoimy. Te na pewno są za ciężkie i zaraz zobaczymy, ile one ważą. 4,95, to mamy 5 gramów rolki, tak? Więc przy 5 gramach to w życiu nie pojedzie. Musimy zastosować tutaj lżejsze rolki od 3,5 do 4 gramów. Takie rolki, co pół grama trzeba wymieniać i sprawdzać, jak to leci. Ja zamontuję rolki, wyczyszczę to wszystko, trzeba to wyczyścić, wydmuchać oczywiście. Zamontujemy i znowu się przejedziemy. Zamontowałem już rolki nowe. Teraz, jak wcześniej mówiłem, musimy założyć podkładkę do tarczy przeciwtalerza wariatora. Musicie pamiętać, one są... Te podkładki kupicie w naszym sklepie internetowym bez problemu, jako osobny element. Z tym, że musicie pamiętać, żeby sprawdzić, jaką macie średnicę wału korbowego. 13 mm albo 16 i tak samo musi być podkładka. Albo 13, albo 16. Tutaj jest 13, więc taki o, jest dopasowany. Wkładamy sobie to do korektora tutaj. Zobaczcie, idealnie to tutaj nam pasuje. Się po to jest, żeby ta odległość była odsunięta. Zamontuję podkładkę i zobaczymy, jak to będzie się zachowywało. No i kolejno montujemy sprzęgło z korektorem momentu obrotowego. Jastrząb nam tu lata nad głową, słyszę. Tak, zakładam pasek. Przy montażu korektora przeciwtalerza musimy zawsze ten pasek sobie tu schować. Wciągnąć go do środka, żeby tutaj był luz. Oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, podkładka. Przeciwtalerz. Gwiazdka, która jest bardzo ważna, bo ona tu musi trzymać ten cały układ, że tak powiem, w rydzach, żeby nam się to nie przekręcało, prawda? O. Koronka rozrusznika nożnego, ona też tu musi się zazębić. O. Podkładka taka specjalna, wypukła tą wypukłością wewnętrzną do góry, do nakrętki. No i nakrętka. Te wszystkie części dostaniecie u mnie w sklepie, moi drodzy, internetowym. To jest wszystko dostępne. To są takie detale, gdzie naprawdę trudno dostać, znaleźć w innych sklepach internetowych. Ja rynek badałem dosyć długo i zauważyłem, że tego nie można nigdzie kupić. Także postanowiłem zająć się sprzedażą tego, żeby przy okazji pokazać wam, jak to powinno być prawidłowo poskładane. Dobra. Dokręcam to sobie. Wszystko.
Teraz pokręć, będziemy kręcili sobie metal. Założę to, pokręcę sprzęgło, uruchomię na chwilę silnik, żebyście mogli zobaczyć, jak ustawi się ten pasek, jak się ułoży. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Pasek na korektorze momentu obrotowego równiutko wypiętrzony. Z przodu pasek na tulejce. Zakładamy pokrywę i robimy testa. Ok, wszystko mam poskładane. Robimy teraz testa. Zobaczymy, jak to teraz się na drodze będzie zachowywało. Robimy testa pod górę.
Tak, moi drodzy. Zatem widzicie, jaka tendencja była teraz pojazdy pod górkę. Ja specjalnie dalej pojechałem. Max 60-65, ale tylko dlatego, że ten gówniany olej, który tu jest wlany, blokuje ten silnik. To jest bardzo ważne, musicie pamiętać. Widzieliście, że jak był wyjazd na tą drogę pod górkę, na tą dwupasmówkę, byliśmy cały czas 50 na godzinę na liczniku. Przedtem tutaj pod górkę ruszałem, to było 30-40 i rozpędzanie było tak wolne, że głowa boli. Okej, to by było na razie na tyle, jeśli chodzi o tą jazdę próbną. Pokażę Wam teraz, jaki tutaj jest gówniany olej wlany, to znaczy tylko po tym, jak ten silnik dymi. On nie powinien tak dymić, bo dobry olej nie dymi. A za chwilę powiem Wam, dlaczego jest to źle. Ale pierw go odpalimy, przegazujemy, zobaczcie. Słuchajcie, jeśli silnik jeździ na dobrym oleju, niskoemisyjnym, bo są takie oleje już teraz, są wymagane, takie trzeba produkować, ten silnik nie powinien dymić. Ja jadąc, za mną była biała chmura dymu, tam przez chwilę odwróciłem głowę w kasku, myślę, że to zauważyliście. Olej ma bardzo wielkie znaczenie. Dlaczego? Wydalamy dwutlenek węgla, po pierwsze, który jest bardzo ciężki przez wydech. Musi mieć siłę na to, żeby go wypchać. Druga sprawa dodatkowa to jest ten dym, który jeszcze jest bardzo silny. To też jest dodatkowe obciążenie dla tłumika, które no naprawdę no, osłabia nam silnik. Podejrzewam, że gdyby ten olej był dobrej klasy, to ten motor by jechał nawet, silnik, ten skuter jechałby nawet 60 na godzinę. Moi drodzy, oczywiście, jeśli Wam się podobał film, proszę o lajki. Krytyka konstruktywna, mile widziana, nie żadne chamstwo, żaden hejt. Jeśli Wam się podobał film, tak jak powiedziałem, lajki w górę. Możecie wesprzeć nasz kanał. Link do wsparcia jest pod filmem. Nie polecam, już Patronite'a będziemy wychodzili z racji tego, że są tak koszmarne prowizje za sponsorowanie, za wpłaty, że głowa boli. Numer konta macie pod filmem, jest też przycisk wesprzyj nasz kanał, można wspierać. Zbieramy oczywiście na sprzęt, który ułatwi nam pracę na YouTubie. Musimy wymienić kamerę, bo ta nam już po prostu, no po prostu ta kamera nam już pada. Przede wszystkim i chyba tyle. Jeśli Wam się podobał, łapa w górę, jeśli nie, łapa w dół, macie do tego prawo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Słońce za oknem się pokazało, znowu jest fajnie ciepło i słonecznie, także moi drodzy, lewa w górę. Pamiętajcie o serwisowaniu, no zobaczcie, że się ciągle zrobię, muszę to chyba na automata przełączyć. Nie zapominajcie o serwisowaniu swoich sprzętów. Kamerzysta to ze mnie marny, nie? No i oczywiście sprawdzajcie wszystko przy każdym wyjeździe, żeby było bezpiecznie. Hamulce, opony, te sprawy, to jest bardzo ważne. Światła, kierunkowskazy, stop, żeby Wam w dupę nie wjechał, bo wtedy nic nie zrobicie. Dobra, wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Próbowałem pilotem wyłączyć nagrywanie, a coś kuźwa mi nie działa, już się tak wściekam, że masakra, chyba baterię trzeba wymienić. Zaśnij.